Pokojowe demonstracje zamieniły się w starcia z Policją Francja, starcia z Policją podczas demonstracji Pierwszonejowych. We Francji pokojowe początkowo demonstracje Pierwszonejowe przekształciły się w sobotę w starcia policji z anarchistami z blaczki bloki, uczestnikami ruchu żółtych kamizelek. Funkcjonariusze zatrzymali w Paryżu 34 osoby, do tłumienia zamieszek użyto gazu łzawiącego i armatek wodnych. Do najpoważniejszych incydentów doszło w Paryżu i Leonie. W stolicy demonstracje zabezpieczało 5000. Funkcjonariuszy zamknięto kilka stacji metra w centrum miasta. W Paryżu aktywiści z Black Blok obrzucali policjantów wracami i kamieniami. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, armatek wodnych i granatów hukowych. Demonstranci rozbijali witryny sklepowe, przystanki autobusowe, a także okna w banku Society Generale w 11 dzielnicy Paryża. Protestujący zaatakowali również pod koniec demonstracji ciężarówki związkowców z CGT. W Leonie w starciu z demonstrantami zostało rannych 27 policjantów. Jeden z funkcjonariuszy został powalony na ziemię i atakowany przez protestujących. Policjanci, broniąc kolegi, Utworzyli wokół niego zapory starcz, aby ochronić przed tracami i kamieniami. Według jednego z organizatorów 1 majowych demonstracji Centrali Związkowej CGT w całej Francji w manifestacjach wzięło udział 150 tysięcy osób, w tym 25 tysięcy. W Paryżu w Marsylii uczestniczyło w manifestacji około 3500 osób, kilka tysięcy w Lille, w Rennes około 1700 osób. Po ponad tysiąc osób maszerowało w Tuluzie, Strasburgu i Bordeaux. Francuskie centrale związkowe CGT, FO, w i Solidaires domagają się zwiększenia zatrudnienia, podwyżek płac, lepszych usług publicznych, ochrony socjalnej, wolności i pokoju na świecie.